Cześć, nazywam się Ada Mazur, jestem z klasy 3 B i w tym roku kandyduję na urząd przewodniczącej w naszym liceum. Powiedz mi proszę, jaka jest książka, którą każdy piątkowicz powinien przeczytać? Książka, którą pierwsza co mi przyszła do głowy, to książka kucharska Roberta Makłowicza, ale to może nie jest najbardziej wartościowa, merytoryczna odpowiedź. Książka, którą każdy piątkowicz powinien przeczytać, z moich osobistych rekomendacji, co mi się przewija teraz przez głowę, Manifest komunistyczny to też nie jest dobra odpowiedź. Co ja wszystkim polecam? Przeczytajcie Lalkę, bo inaczej zrobicie kartkówkę z Lalki, jak ja ostatnio. To się nie opłaca. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Obecnie katuję nową płytę Maty i to jest generalnie to, co się zapętla bardzo, bardzo, bardzo mocno. I też ta obecna płyta Maty, okej, jakby ją katuję obecnie, a tak w kontekście bardziej wyborczo, powiedzmy gdzieś tam szkolnie, trzeba to wszystko jakby zebrać do jednego tematu, to powiedziałabym, że stara płyta Maty mega mi się kojarzy z piątką, interpretujcie dowolnie. Co było pierwsze? Kura czy jajko? Pierwsze było jajko, bo różne zwierzęta składają jajka, a nie tylko jakby... Różne zwierzęta mogą się wykluć z jajek, dinozaury też miały jajka. To jest biochemiczna wiedza. I możesz zrobić fabulo wszystko, co chcesz. Jaka jest twoja inicjatywa? Słuchajcie, jak nie mamy limitów prawnych i nie mamy żadnych limitów finansowych, to po pierwsze robimy łóżka na strychu i złotą fontannę na dziedzińcu. No jakby to są oczywiste fakty, tak? Wczoraj na sekcji SPOW-u postulowali fontannę na dziedzińcu. No to ja mówię, słuchajcie, będzie pozwolenie, będą pieniądze, będzie fontanna. Czy jako przewodnicząca zniesiesz w końcu opłatę za palarnię? Słuchajcie, opłata za palarnię zasila budżet samorządu, więc to nie jest tak, że jak nie będzie opłaty za palarnię, to będzie lepiej. Natomiast, słuchajcie, zdarzają się również wersje deluxe palarnia, na przykład nie trzeba za nią płacić, to jest taki hint, jest obok szkoły taki plac, tam jest za darmo. I tam generalnie jakby ktoś coś, ja nie zachęcam, ale jakby na przykład ktoś chciał pogadać, to możecie wbić. Kto jest twoim największym autorytetem wśród nauczycieli i dlaczego? To jest bardzo prosta odpowiedź. Jest to pan profesor Dawid Drepczyk, mój ulubiony nauczyciel w tej szkole. Bardzo dużo nauczycieli oczywiście bardzo lubię, zwłaszcza tych, z którymi zaraz mam lekcje, ale profesor Dawid Drepczyk to jest taki pierwszy nauczyciel, który faktycznie jakby po pierwsze pokazał mi, że wóz jest ciekawy, po drugie zmieniłam przez niego klasę, a wcześniej siedziałam na matwizie, po trzecie mam wrażenie, że ma po prostu bardzo dobre podejście do uczniów i do tego, żeby się nie zarąbać, a przekazać dużo wiedzy, więc to jest generalnie to, co ja w piątce bardzo lubię i czasem daję glejty na debaty, co też jest całkiem przydatne. Więc tak, zdecydowanie. Dawid Drepczyk powinien być przewodniczącym tej szkoły, ja tak sobie myślę. Słuchajcie. Co jest takim najbardziej inspirującym dla ciebie momentem w życiu naszego patrona? Uczyłam się w pierwszej klasie na konkurs o patronie. Najbardziej inspirujący jego bardzo znany cytat, że dużo wiedzieć jest rzeczą piękną, ale nierównie ważniejsze jest umieć dowiedzieć się czegoś. To jest jedyne, co zapamiętałam, jakby jeśli o to chodzi. Moment, kiedy stał się popiersiem w naszej szkole, też pewnie był dla niego bardzo ważny. Moment, kiedy ludzie z piątki go przebierali za różne rzeczy z tym popiersiem. To były ważne momenty w jego życiu, ja tak sobie myślę. W sensie, to jest taki człowiek, który swoją chwałę miał po śmierci i swoją chwałę przeżywa teraz dzięki nam. Jaka jest pierwsza rzecz, którą zamierzasz zmienić po objęciu stanowiska przewodniczącej? Pierwsza rzecz, którą zamierzam zmienić, tego jeszcze nie wiem, ale wiem, jaki będzie pierwszy punkt naszego planu pracy i zapowiedziałam to naszemu sztabowi. Pierwszym punktem naszego planu pracy jest Belgijka na sikorze i to jest naprawdę oficjalna jakby linia rządu. Natomiast są postulaty, które wejdą od zaraz i o tych postulatach też będziemy mówić. To jest współpraca z Perfectly Personal na studia zagraniczne, żeby jeszcze roczniki po gimnazjum mogły się załapać. To są newslettery możliwości, to są zmiany w dokumentach szkolnych, które już są przygotowane i to jest generalnie dość sporo postulatów, które zaczną być wprowadzane od zaraz. To są kółka, które też mogą ruszyć od zaraz i to jest generalnie całkiem spora część postulatów, ale to się jeszcze dowiecie podczas kampanii. Ale najpierw Belgijka na dziedzińcu albo na sikorze. Zobaczymy. Powiedz, dlaczego właśnie ty powinnaś objąć to stanowisko?
Słuchajcie, no ja bardzo nie chcę robić jakiejś takiej wyborczej komercji i robić jakiegoś takiego porównywania się, że ja robię to, a ktoś robi inny co innego. My idziemy do tych wyborów jako sztab, tak naprawdę z dwoma rzeczami w sumie. Pierwsza to są konkretne postulaty, a druga rzecz to są po prostu fajni ludzie. I konkretne postulaty, tego się dowiecie, to są wszystko postulaty, które są już sprawdzone przez nas, przez dyrekcję, sprawdzone, czy one są możliwe, ważne, czy one są fajne, czy one jakby w ogóle cokolwiek wniosą. A druga rzecz to są po prostu ludzie, którzy mają doświadczenie i jakby nakierowanie tej kampanii na was, na to, żeby jakby faktycznie z wami rozmawiać. A no i ja mam wrażenie, że po prostu głosujecie po pierwsze na to, co będzie zrobione i na to, kto będzie to robił. No i my wam to właśnie chcemy mniej więcej przez tą kampanię pokazać, więc po prostu głosujcie w zgodzie ze sobą. Jak uznacie, że nasz sztab jest najfajniejszy, to będzie nam bardzo miło. Dzięki wielkie!